Witam Państwa, kolejny film. Już chyba po okładce się zorientowaliście, że to jest film historyczny, bardzo ważny. Będzie dotyczył czasów Złotej Ery. No i co się działo z oddawaniem czci Bogu niebocentrycznemu? Co się z tym wszystkim stało? Jaka była taka historia tej wiary? Dowiemy się też, skąd się wzięło tak zwane rodzimowierstwo. No i tutaj, żeby w ogóle przejść w temat, to musimy dowiedzieć się, skąd to w ogóle wyszła sprawa, że myśmy się tą tematyką zainteresowali. Tutaj też napomnę, że częścią integralną tego filmu jest też film, który zalinkujemy w stopce, tam pokaż więcej, opis do filmu. Też jest bardzo ważny film, bo on jest jakby integralną częścią, Państwo zrozumiecie, że to jest właśnie na ten temat mówimy i ten film zalinkowany będzie jakby przykładem takim strukturalnym tego, co w tej chwili będzie mówione. A więc ja tutaj oddam głos Wioli, a więc opowiedz nam w tej chwili, jak to się stało, że w ogóle kwestia grzybów została wzięta na tapetę kwestii filmowych. No proszę. Witam Państwa. Według mnie kwestia konkretnego grzyba, to ma być kwestia buchomora czerwonego, jest połączona z drzewami Edenu, ze Złotą Erą. I jak to się stało? Właśnie, jak to się stało? Stało się to tak, że zaprzyjaźniony pan poprosił mnie o zastanowienie się nad działaniem muchomora. Opieraliśmy się wspólnie przy naszych rozmowach na materiałach właśnie o muchomorze czerwonym, który jest, ten film będzie zalinkowany w opisie. Muchomor czerwony ma działanie psychodeliczne, ale również działanie zdrowotne. Mucha, która siada na muchomorze czerwonym, ona zapada w trans. Ona sobie tam po jakimś czasie odfruwa, kiedy przestaje... Budzi się. Kiedy przestaje na nią działać ten psychodelik zawarty w grzybie. W filmie, który zalinkujemy, tam będzie fajnie wszystko opisane, jak w ogóle grzyby występują w naszej starożytnej kulturze. I jakie mają działanie zdrowotne na człowieka. I dlaczego, tak? I dlaczego właśnie ta kultura słowiańska tak zwracała na to uwagę, właśnie na grzyby. Tak? No oczywiście, że no tak. No właśnie. W czasach skąd się wzięło? Tak, w czasach Złotej Ery mieliśmy kontakt z Bogiem poprzez drzewa Edenu. Ten kontakt został urwany po wygaszeniu pałacu. I wyłączeniu drzew Edenu. Tak. Jak one wyglądały? Drzewa Edenu wyglądały podobnie tak jak grzyb. Ponieważ tu jeszcze muszę napomknąć, że miałam niesamowity sen, ponieważ się ostro zastanawiałam w ogóle nad grzybami, nad związkiem ze Złotą Erą i wszystkiemu, co to towarzyszy. Miałam sen, w którym podczas ulewy w lesie schowałam się, nie wiem dlaczego, ale pod grzybem gigantem. I będąc pod nim, ja dalej mokłam, a była to niesamowita ulewa, więc no nie fajnie było moknąć od tego zimnego deszczu. I spojrzałam na górę i zobaczyłam, że to nie jest kapelusz grzyba, tylko korona drzewa, ale drzewa bardzo specyficznego. Więc gdy się obudziłam, zaczęliśmy z Mariuszem intensywnie szukać kształtu tego drzewa. No i znalazłam to drzewo, znaleźliśmy. Tak, myśmy tu znaleźli właśnie to, bo w sumie wrzuciliśmy takie hasło, czyli ja wrzuciłem drzewa w kształcie grzyba. O, no i akurat wyszło. No i dobra, co wyszło? Nieciekawa jest nazwa tego drzewa, ponieważ to drzewo nazywa się smocze drzewo. Ono występuje
Tylko w pewnych rejonach świata, przy odpowiednim klimacie, rośnie. Wygląda rzeczywiście, zresztą jest na okładce to drzewo, rzeczywiście kształtem przypomina muchomora, ale również kształtem przypomina naszą atrapę w Singapurze, park w Singapurze. Zauważcie Państwo, że to drzewo wygląda niemal identycznie, jak to smocze drzewo. A więc moje wnioski są takie, oczywiście, że smocze drzewo, za chwilę opowiemy, jakie ono ma w ogóle właściwości, ale smocze drzewo w tej chwili to tylko może uzurpować i wyglądem przypominać te drzewa, które były podczas złotej ery, bo tamte drzewa miały zupełnie inne właściwości. One technicznie w ogóle były na pewno zbudowane inaczej, bo one miały swoje funkcje do spełnienia, czyli dawały nam kontakt z Bogiem. Natomiast smocze drzewo też ma, słuchajcie, zdrowotne właściwości. Żywica, którą to drzewo wydaje z siebie, jest koloru czerwonego. I ta żywica jest wykorzystywana w medycynie i wykorzystywana jest na przykład w spa jako środek odmładzający. Ta żywica też leczy rany. Ona ma mnóstwo, możecie sobie poszukać tych właściwości, bo tego jest mnóstwo w internecie, także nie ma z tym problemu. I tutaj już mamy związek trzech rzeczy. Drzew Edenu, grzyba muchomora i smoczego drzewa. No dobra, ja tutaj jeszcze się wbiję, ponieważ trzeba jedną kwestię tu wyjaśnić. Wytłumacz, dlaczego wszyscy mniej więcej wiedzą, że muchomor jest taki, nie? Natomiast jak popatrzymy na kolumnę nieba z parku w Singapurze, no to one są nie tyle w tą, co są w tą. Tak, ale muchomor w końcowej fazie swojego rozwoju, a jemu ten kapelusik się odwija w drugą stronę się wybrzusza właśnie tam zatrzymuje wodę z deszczu i na przykład tam sobie różne owady wpadają, nie? No to można zaobserwować, są zdjęcia też. No, widzę, to jest bardzo ważna myśl, że właśnie ten kształt, że muchomor się zamienia, tak? Po prostu ta wypukły kapelusik robi się wklęsły. Tak samo jak dawne drzewa Edenu, czyli kolumny nieba. Ja tutaj chcę zaznaczyć, że polecam naprawdę gorąco ten film o muchomorze. Jest to naprawdę fajny materiał. I wtedy Państwo dowiecie się, jakie zdrowotne właściwości ma grzyb muchomor. Ale tutaj teraz przejdziemy do tego psychodelika. O co chodzi? Chodzi o to, że po wygaszeniu pałacu, kiedy to złota era się skończyła, ludzie tęsknili za kontaktem z Bogiem Ojcem. Dlatego śmiem twierdzić, że zaczęli spożywać te grzyby. Być może część... Przypominały. Tak, przypominały kształtem drzewa Edenu. A pamiętajcie, że w czasie złotej ery mieliśmy też grzyby giganty. Grzyby gigant, tak, były. W filmie są, też zalinkujemy, rośliny Edenu. Tak. Więc nie wiem, czy chodziło o jakąś grupę ludzi, która zażywała te grzyby, chcąc się zbliżyć do Boga. Ponieważ myśleli, że jak oni będą to jeść, to oni się w jakiś sposób przybliżą, jakby dostali energii. O, coś tak, takiego. Dlatego, że spożywając te grzyby wchodzimy w jakiś trans. I w jakim my świecie wtedy się znajdujemy, kiedy my spożywamy, jak po każdym psychodeliku, jakie my drzwi otwieramy? Do jakiego świata? Czy jest to świat Boga, czy to jest to świat demonów? Jest to świat oczywiście demonów. A żeby podtrzymać ludzi w tym, że spożywając takie grzyby, bo być może na jakąś grupę ludzi spożywał te grzyby jakiś szaman. My tego nie wiemy. Chociaż sądzę, że było wielu takich ludzi, którzy te grzyby kosztowali, żeby znaleźć się bliżej Boga Ojca. A więc
w momencie, gdy wchodzili w ten świat i byli przekonani, że są blisko Boga w tym transie, w tym jakby świecie duchowym, demony im zrobiły świetną zmyłkę. I co im pokazali? Pokazali im rodzimowierstwo, pokazali im słowiańskich bożków. I stąd się wzięło rodzimowierstwo, po prostu z tego świata demonicznego. Powiedz jeszcze o Wedach. Tak, tak, oczywiście, że tutaj trzeba dodać kwestię Wed słowiańskich. Ponieważ zaczęłam czytać Wedy słowiańskie, nie przeczytałam jeszcze całych, natomiast te księgi, które przejrzałam, no było to bardzo w ogóle ciężkie do zrozumienia, bo zastanawiała mnie kwestia, dlaczego w Wedach słowiańskich jest napisane o Bogu jedynym, jak również o bożkach typu Perun, Mora i tam jeszcze wielu innych. Tam nawet dziś była wzmianka, że przybyli wyznawcy Boga jedynego, jak również bożków. Coś takiego tam było. To mnie właśnie zastanowiło, co w końcu jest z tymi Wedami. Doszłam do wniosku, że właśnie poprzez spożywanie tych grzybów było mnóstwo właśnie wyznawców rodzimowierstwa. Ci, którzy prawdopodobnie tych grzybów nie kosztowali, nie zażywali, nie wchodzili w ten trans, nie znajdowali się w tym świecie demonicznym, wierzyli nadal w tego Boga jedynego z czasów Złotej Ery. I ja śmiem twierdzić, że właśnie w ten sposób powstało rodzimowierstwo, poprzez właśnie spożywanie tych grzybów, które kształtem przypominały drzewa Edenu. Ludzie poprzez spożywanie tych grzybów chcieli się zbliżyć w ten sposób do Boga. No ale niestety wpadli w pułapkę. Która funkcjonuje do dzisiaj. No i z mojej strony to tyle. Ja zachęcam do przejrzenia zdjęć na internecie Smokowca. Smokowca, bo to jest naprawdę piękne drzewo i unikalne. I porównać z konstrukcją tych drzew, kolumn nieba, z, jak to się nazywa, z tego ogrodu w Singapurze, one są podobne. No to jest atrapa, nic innego. To jest atrapa, ale po prostu konstrukcyjnie jest to dokładnie to samo, jak drzewo smokowiec. Oczywiście jeszcze chcę zaznaczyć, że drzewa Edenu były technicznie zupełnie inne, bo one miały swoje funkcje i te drzewa, które są w tej chwili, a zauważmy, że one rosną tylko w sprzyjających warunkach, dlatego, ponieważ, tak, ponieważ po zakończeniu Złotej Ery mamy słońce, mamy zmiany klimatyczne, co się z tym wiąże, dlatego te smocze drzewa rosną jedynie w niektórych częściach świata i one są bardzo rzadkimi drzewami. Więc ja twierdzę, że to są takie pozostałości po drzewach Edenu, które przypominają nam jedynie o dawnych czasach i o dawnej świetności. Dawnych czasach, w czasach dawnej świetności. Może tak. No i chyba tyle. Dobra, no to kończymy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, za uwagę. Do usłyszenia. Do usłyszenia.